To miejsce, choć jeszcze nie gotowe, już przyciąga uwagę turystów i mieszkańców Cieplic. Bulwar nad rzeką Kamienną jest już niemal gotowy. W ramach tego zadania między innymi przebudowano mur oporowy, powstały nowe lampy oświetleniowe. Jest także już zainstalowana tężnia solankowa tutaj, która będzie dostępna dla wszystkich. Chcę, że każdy chętny będzie mógł sobie przyjść, tak jak pani wspomniała, w tym także porównując Jelenią Górę do Ciechocinka i tych walorów uzdrowiskowych. Dodatkowo układana jest nawierzchnia. Wszystkie prace mają zakończyć się do 30 sierpnia 2019 roku. Zatem jeszcze ponad miesiąc pracy wszyscy będziemy mogli się cieszyć znowu danego bulwaru nad Kamienną, który na pewno w jakiś sposób uatrakcyjni i też zrewitalizuje tą część Cieplic. Przypomnijmy, że powstać ma tam deptak, ciąg pieszo-rowerowy, mini tężnia solankowa, tarasy widokowe i winda dla niepełnosprawnych. To najwyższy czas, mówią kuracjusze, którzy tłumnie odwiedzają Cieplice. Dobiegamy do pewnych takich standardów życia i relaksu ludzi na, załóżmy, w Polsce. To, co się teraz sprząta, to było zaniedbania lat 50-60. I tyle. Każda inicjatywa, załóżmy, w sensie poprawy wizerunku miasta lub załóżmy ludzi, żeby tam wypoczywali, to tylko plus. Z jednej strony dobrze, że takie coś jest, bo to będzie jako pewien odpoczynek, prawda? No, ja uważam, że chyba dobrze. To w znacznym stopniu wzbogaci ofertę Cieplic. Czyli będzie może nie tylko do parku pójść, ale również dobrze może będzie pójść sobie na rzeczkę, posiedzieć, wypić kawę, pójść na solanki. Planowane jest też tam uruchomienie małej gastronomii. Budowa bulwaru to część działań w ramach rewitalizacji Cieplic. Inwestycja kosztować ma ponad 2 miliony złotych.